Witajcie w kolejnym filmiku w tematyce laserów frakcyjnych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć krótko, kiedy nie stosować lasera frakcyjnego. Temat wydaje się być może dziwny, ale naprawdę jest on bardzo potrzebny i bardzo często wyszukiwany. Skąd to się bierze? Chyba z tego, że termin laser frakcyjny jest już takim terminem ugruntowanym w medycynie estetycznej i jest to wykorzystywane po pierwsze w różnych mniej profesjonalnych miejscach, które próbują jakby podszywać się pod terminologię laser frakcyjny i na siłę dobierać wskazania do wykonywania tego zabiegu, co się kończy albo powikłaniami, to akurat na szczęście rzadziej, ale najczęściej brakiem efektu. Wracając do tematu, kiedy nie stosujemy lasera frakcyjnego? Pierwsza najważniejsza rzecz. Laser frakcyjny oddziałuje tylko i wyłącznie na skórę, dlatego za jego pomocą nigdy nie uzyskamy efektów w postaci np. zmiany kształtu twarzy czy uzupełnienia jakichś ubytków. Dlatego laser frakcyjny nie ma szans wypełnienia nam skroni, wypełnienia nam bruzd, czy to nosowo-wargowych, czy marionetki, czy uniesienia nam na przykład kącików ust, czy uzupełnienia zapadnięć na przykład w policzkach. To są zupełnie inne zabiegi i zupełnie inne wskazania. A zdarza się, że się w ten sposób mówi o laserze frakcyjnym, co jest oczywiście nieuzasadnione. Druga kwestia to jest kwestia liftingu. Jest to zabieg, który nie robi liftingu, nie powoduje liftingu, ale czasami w pewnych wyjątkowych sytuacjach on może w połączeniu szczególnie z innymi zabiegami skojarzonej terapii wspomóc uzyskiwanie efektu niesienia skóry albo sam efekt napięcia skóry, która jest po prostu wiotka, na przykład rozciągnięta mocno skóra po ciąży, taka ścieńczała, może po takich zabiegach wydawać się jakby zliftingowana. Ale to jest efekt troszeczkę uboczny, bo ten laser napina skórę, a nie unosi nam na przykład policzki. Dlatego warto o tym pamiętać, że ten efekt liftingu, jeśli nawet czasem uda nam się uzyskać, ta się uzyskuje w zasadzie tylko po laserze takim najmocniejszym, czyli tym CO2, to nie jest efekt uniesienia całych policzków z mięśniami, z powięziami itd. To jest efekt napięcia skóry. U osób szczupłych i starszych ten efekt faktycznie może być fajny. Mówię starszych w kontekście 60-70 lat, ale u osób 40-letnich takiego efektu nie uzyska. Teraz kolejna grupa wskazań, gdzie ten laser jest bardzo często nadużywany i często niestety prowadzi do efektów odwrotnych. Czyli po pierwsze przebarwienia. Laser frakcyjny, czy to ablacyjny, czy nieablacyjny, z założenia usuwa wszystko, czy uszkadza nam całą strukturę skóry. Więc można byłoby powiedzieć, że teoretycznie uszkadza też te fragmenty, gdzie jest barwnik, czy gdzie są komórki barwnikowe. I to jest prawda, ale nie jest to laser z wyboru do usuwania przebarwień, a już szczególnie przebarwień u kobiet w wieku między 30 a 50 rokiem życia. Dlaczego? Pierwsza rzecz, która się wydaje już być oczywista i logiczna, to jest taka, że ten laser, jak mówiłem w jednym z pierwszych filmików, działa w trybie frakcyjnym, czyli on uszkadza skórę punktowo, co milimetr, co półtora, co 2 mm. Skoro tak, no to nie ma szans takim laserem usunąć całego przebarwienia, ponieważ usuniemy je 1/3, 1/4, może połowę. To wynika ze sposobu działania. Ale to jest ten element, bym powiedział, jeden, natomiast jest jeszcze drugi. Z jednej strony oczywiście ten laser, nawet jeśli nam usunie przebarwienia w tych 30%, to zabieg laserem frakcyjnym jest zawsze bardzo silnym zabiegiem urazowym, przez co pobudzającym skórę. I niestety bardzo często, jeśli zadziałamy takim zabiegiem na przebarwienia, to mamy efekt też pobudzenia komórek, które tworzą barwnik. W wyniku czego po pewnym czasie, po kilku tygodniach, to przebarwienie wraca, a czasami jeszcze niestety wraca ciemniejsze. Kiedy w takim razie ten laser na przebarwienia tak jakby przy okazji można zastosować? Jeśli ktoś ma piegi, jeśli ktoś ma przebarwienie na przykład na ramionach, czy na dekoldzie, czy na dłoniach, w takim
takich sytuacjach w większości przypadków tego typu przebarwienia są w miarę bezpieczne i faktycznie robiąc zabieg laserem frakcyjnym ablacyjnym możemy zadziałać trochę na jedno i na drugie, czyli odmłodzić skórę, rozjaśnić skórę i częściowo usunąć przebarwienie, ale pamiętajcie, tak jak mówiłem przed chwilką, nigdy całkowicie przebarwienia tym laserem nie usuniemy, bo on działa w trybie frakcyjnym. Kolejne nadużycie, które jest stosowane w przypadku laserów frakcyjnych, to jest wskazanie w postaci działania na rumień. Jest to laser, który nie działa na rumień, wręcz czasami odwrotnie. Źle wykonane zabiegi mogą wywołać rumień. Czasami tak się po prostu dzieje, szczególnie w przypadku bardzo agresywnych zabiegów, no albo kiedy chcemy bardzo mocno odmłodzić skórę. Na szczęście ten rumień zazwyczaj jest przejściowy, niemniej potrafi przez kilka tygodni po zabiegu być. Dlatego stosowanie go na usuwanie rumienia jest nieporozumieniem i błędem. Ostatnim takim pseudowskazaniem do stosowania lasera frakcyjnego są roztępy. Ja czasami zastosuję laser frakcyjny na roztępy, ale to jest, ja bym powiedział, w 5% przypadków i jako wspomagana terapia. Dlaczego? Dlatego, że roztęp jest bardzo dużym i poważnym problemem, bardzo dużym uszkodzeniem i głębokim uszkodzeniem skóry. I żeby laser frakcyjny na ten roztęp zadziałał, to musielibyśmy w praktyce zedrzeć prawie całą skórę. Wymaga to kilku tygodni gojenia. Wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem złego gojenia, żeby zabieg był skuteczny. Jest jeszcze jedno pseudowskazanie, które się pojawia w kontekście laserów frakcyjnych, którym jest wykorzystywanie jego termicznych zdolności do rozpuszczania np. kwasu hialuronowego albo przyspieszenia zejścia botoksu, jeśli był on zrobiony nieprawidłowo. Od razu mówię, są to zabiegi bez sensu, ponieważ laser frakcyjny działa zbyt płytko, tak jak powiedziałem, on oddziaływuje na skórę, a czy to kwas hialuronowy, czy toksyna botulinowa jest podawana głębiej, pod skórę, w mięśnie lub po prostu w przestrzeń pomiędzy skórą a mięśniami, czy na przykład w tkankę tłuszczową. Dlatego bez sensu jest stosowanie tego typu rozgrzewania, ponieważ po prostu my tylko rozgrzewamy skórę, a nie rozgrzewamy tych miejsc, w których mamy czy to toksynę botulinową, czy kwas hialuronowy. To wszystko o pseudowskazaniach dla laserów frakcyjnych. Na pewno tematu nie wyczerpałem, ponieważ co chwilę życie mnie zaskakuje i pacjenci swoimi historiami mnie zaskakują. Jak macie coś ciekawego, to chętnie usłyszałbym i opisał na swoim blogu. Zapraszam do kontaktu ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.